Na 3 miesiące do aresztu trafił 46-letni mężczyzna oraz jego 19-letni syn, zatrzymani za pobicie 23-latka na terenie gminy Kamienna Góra. Za ciężkie uszkodzenie ciała grozi do 8 lat więzienia. Decyzję o aresztowaniu podjął Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie zranienia 23-latka. Wcześniej podejrzani usłyszeli w prokuraturze zarzut pobicia z występkiem o charakterze chuligańskim, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło w porze wieczornej w dniu 22 lutego bieżącego roku na drodze publicznej w pobliżu posesji podejrzanych. Mężczyźni dotkliwie pobili 23-latka. Jeden z nich zadał ciosy drewnianą pałką w okolicach nosa, powodując u pokrzywdzonego złamania twarzoczaszki, zębów i licznych ran tłuczonych, powodując ciężki uszczerbek na zdrowiu. Pokrzywdzony trafił do szpitala specjalistycznego, w którym przebywa do chwili obecnej. Mężczyźni bezpośrednio po zdarzeniu zostali zatrzymani przez kamiennogórskich funkcjonariuszy. Trafili do policyjnego aresztu, usłyszeli zarzut pobicia z występkiem o charakterze chuligańskim. Mężczyźni znajdowali się pod wpływem alkoholu, jeden z nich uprzednio karany za znieważenie funkcjonariuszy policji. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. 23 lutego po godzinie 20 w rejonie placu Grunwaldzkiego poruszał się nietrzeźwy mężczyzna z niebezpiecznym narzędziem w postaci noża kuchennego. Awanturował się on z 52-letnim mężczyzną gminy Kamienna Góra, szarpali się. Podjęta interwencja przyczyniła się do zatrzymania tego mężczyzny. Jak później się okazało, mężczyzna dokonał uszkodzenia mienia w postaci zniszczenia dwóch opon w samochodzie marki Renault Scenic. Na szkodę tej osoby, z którą wcześniej się szarpał, policjanci mężczyznę zatrzymali. Do wytrzeźwienia i wyjaśnienia mężczyzna odpowie za zniszczenie mienia, jak również za naruszenie czynności narządów ciała.